Po dłuższej przerwie witamy Państwa w programie Szpilki na budowie. Wiosna nam się rozkręca, to idealny moment, żeby ciepło pomyśleć o własnym gniazdku, być może wybrać idealną działkę. My jesteśmy tutaj po to, żeby Państwu pomóc, doradzić, żeby po tych budowach zostały Państwu jedynie miłe, sympatyczne wspomnienia. Punkt pierwszy. Studnia. Nie w przypadku wszystkich inwestycji będzie to konieczne, ale może się zdarzyć tak, że działka jest nieuzbrojona i to sami Państwo musicie zadbać o to, żeby woda niezbędna na budowie pojawiła się. Zabieramy się za budowę naszego wymarzonego domu. Jeżeli budujemy w Opolu, jeśli budujemy pod Opolem, trafiamy na działkę uzbrojoną, to sprawa jest prosta. Gorzej, jeżeli okazuje się, że nie ma wody. Co wtedy? Wtedy należałoby wykonać sobie własne ujęcie, własną studnię. Jak się do tego zabrać? Czy ja, zgłaszając się do Waszej firmy, muszę mieć jakieś wyobrażenie, jak to jest z tą wodą na moim terenie? Czy ją znajdziemy, nie znajdziemy? A więc należy zadzwonić do wykonawcy. Wykonawca powinien się posłużyć albo mapami geologicznymi, bo tam też są informacje na temat głębokości, prawdopodobieństwa na wodę, lub z doświadczenia wykonawcy. Tak jak my wykonujemy wiele tych studni, więc czasami z naszego doświadczenia lepiej wiemy nawet niż z map, ale z map też często korzystamy, jeżeli nie jesteśmy pewni, na jakim poziomie ta woda będzie. Czyli ja rzucam nazwę miejscowości, a Pan mi mówi, na jakiej głębokości możemy się spodziewać wody. Tak. To dla mnie ma znaczenie, ponieważ im głębiej będziecie wiercić, tym ja więcej muszę zapłacić, jak podejrzewam. Tak, ale coś za coś. Im będzie woda zgłębsza, tym woda będzie lepszej jakości i studnia będzie na dłuższe lata bezpieczna, że będzie miała wodę. Im płytsza studnia, wydaje się w pierwszym momencie, a płytko, tanio, dlaczego ja mam wydać więcej pieniędzy? Ale mamy słonko, mamy lata ciepłe, suche, wody jest coraz mniej, wszystkie studnie kręgowe wysychają, więc no warto pomyśleć nie na najbliższe 5 lat, żeby mieć wodę, tylko żeby mieć na dłuższe lata, żeby już raz zrobić tą studnię i już mieć już na zawsze tą wodę ze studni. Czy jest jakaś taka głębokość, na którą powinno się zejść, jeśli chcemy mieć gwarancję, że ta woda nam nie zniknie na przykład po 5 latach? Jest to bardzo indywidualne do danego miejsca, danej miejscowości. Są różne te głębokości, ale powiedzmy przyjmuje się, że minimum to jest te 20-30 metrów, to jest takie minimum, żeby było dobrze, żeby na dłuższe lata to zabezpieczało studnię w wodę. Jeśli po wodę zejdziemy głębiej, czy ona będzie lepszej jakości? Tak. Im głębiej, tym będzie lepszej jakości. Co to znaczy? Będzie miała mniej żelaza w sobie. Wody z płytkich poziomów mają bardzo dużo żelaza. W czym to żelazo przeszkadza? To żelazo wytrąca się z wody w postaci rdzawego osadu. Na kostkach, na chodnikach, na elewacji. Jest to bardzo niepożądany efekt. Czasami nie idzie tego uniknąć, ale co do zasady, im głębsza wodę wydobywamy, tym mamy mniej żelaza w tej wodzie. Osadza się na kostce, na elewacji, rozumiem, że w momencie, kiedy myjemy tą wodą. Kiedy nawadniamy ogród, bo wodę dosyć często się używa do nawadniania ogrodu. Jeżeli się nawadnia ogród, roślinom nie przeszkadza, ale jeżeli po chodniku leje to nawadnianie automatyczne, to wtedy na chodniku widać brązowe zacieki. I może się to też przenosić na elewację, zostawiać ślady na elewację. Jeżeli woda leci na elewację, to elewację mamy brązową. Wracam cały czas do tych kosztów, ale to może być istotne z punktu widzenia osób, które nas dzisiaj oglądają. Na jakie koszty ja się muszę nastawić, jeżeli chcę mieć studnię przy domu? Cena metra studni jest stała. Aktualnie jest to około 250 zł za metr. Koszty to jest metry razy głębokość. Najczęściej w takich przypadkach przydomowych w naszym województwie najczęściej jest to między 20 a 40 metrów głębokości, czyli między 5 a 10 tysięcy złotych to jest koszt wykonania takiej studni przydomowej. Robię szybki bilans i zastanawiam się, na ile mi się to opłaca. To znaczy, no, klienci pewnie często o to pytają, po jakim czasie zwróci mi się ta inwestycja? Tak jak wykonuję te studnie i rozmawiam z klientami, to ci, którzy mają ładny ogródek, ładne nawadnianie, duży ogródek, to mówią, że rachunki płacą około 300 zł do 500 zł w miesiącu. Jeżeli policzymy, no to jest w przeciągu 2, 3, max 4 lat taka studnia jest zwrócona. A pamiętajmy też o tym, że wodociągi w okresie letnim zabraniają korzystania z wodociągów i bez studni nie idzie utrzymać ładnego ogrodu, ładnej trawy.
Rozumiem, że w takiej sytuacji klient może stanąć przed dylematem. Albo własna studnia i niezależność od wodociągów, albo zwyczajnie musi się pożegnać z wizją pięknego ogrodu. Tak, praktycznie trzeba mieć własną studnię, żeby mieć piękną trawę na ogrodzie, bo inaczej koszty nas zeżrą.